dramatu Kosła Krzczuckim, gość oczekiwania. Bo mamy oczy, czy widzimy, mamy uszy, czy słyszymy. Czy wykorzystujemy tą przestrzeń rozumnego serca? Z Tobą ja gadam, co królujesz w niebie, a razem gościsz w domu mego ducha. Gdy północ wszystko w ciemnościach zabrzemie i czuwa tylko zgryzota i skrucha, z Tobą ja gadam, słów nie mam dla Ciebie, myśl Twoja każdej myśli mej wysłucha, najdalej władasz i służysz pobliżu, król na niebiosa, w sercu mym na krzyżu. Czy wykorzystujemy to, przecież jesteśmy, każdy z nas jest wolnym człowiekiem. Mogę go do końca odrzucić, mogę. Czy muszę? Posłuchajcie. Znalazł się w takiej sytuacji, że tylko sznur był pod ręką jako rozwiązanie jego problemu, bo miał być wypędzony z domu. Przechodząc obok kapliczki, usłyszał, nie rób tego, wrócił się. Usłyszał jeszcze na odchodnym, przyjdę do Ciebie wieczorem. Strawa ostatnie okruszki przygotowanego jadła i żeglak się znalazł w wieczornym czasie. Nie takiego oczekiwaliśmy. Załamani. Wchodzi do izby niewidoma córka. Tato, mamo, tu jest pełno światła. Tato, mamo, to jest on. Posłuchajcie.